Siema mordy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj w końcu po kilku dniach mamy w grze Omega Boxy. Każdy, kto się cieszy z tego powodu, zostawił w tym momencie łapkę w górę, subika na moim kanale i pisze szybko w komentarzu, co mu drobnęło, ponieważ dzisiaj my również będziemy otwierali Omega Boxy, a także Mega Boxy i Big Boxy. Tak więc musicie oglądać koniecznie odcinek do końca i zobaczyć, co mi ciekawego wyleciało, bo nie będzie to jeden Omega Box, tylko aż 10 Omega Boxów, w tym 14 Mega Boxów i 7 Big Boxów, tak więc będzie naprawdę sporaźny opening. No i tak jak wam już wspominałam wczoraj na szorcie, no i tak po moich koncepcjach wynika, w Omega Boxie są klejnoty, więc mam nadzieję, że dzisiaj mi takowe wypadną. No i zobaczymy, ile też wypada takich klejnotów, a także pamiętajcie, że już dzisiaj będzie miniaturka Brawtorka, tak więc możecie się spodziewać nawet drugiego odcinka, być może będzie on krótki, ale może być drugi, tak więc no wyczekujcie, bo może być naprawdę ciekawie. Jeszcze u mnie takiej sceny nie było, żeby były dwa odcinki w ciągu dnia, a dzisiaj tak może być, o ile Brawtork zostanie dzisiaj wypuszczony na miniaturce, ale pamiętajcie, że jutro będzie, tak więc no w czwartek będziemy sobie go omawiać, albo bodajże jutro. Zobaczymy, ale więc ja już nie przedłużam, bo wiem, że tak jak ja, zarówno i wy nie możecie się doczekać, co mi dzisiaj wypadnie, tak więc ja już wchodzę do sklepu. No i spójrzcie, jak on się pięknie prezentuje. Mam nadzieję, że on będzie na długo i będzie na przykład dostępny w karnecie. Ale dobra, klikamy i każdy, jojku, jaki on jest wielki w ogóle, co się dzieje, ja nie wierzę. Nie mogę po prostu w to uwierzyć, że społeczność Brawl Starsa tak szybko zdążyła nabić aż 3,5 biliona chyba. Wydaje mi się, że to taki był próg, ale dobra, zostawiamy łapkę, a ja klikam, uwaga, i co będziemy mieli? 10 przedmiotów i powiem wam szczerze, że chyba to jest moja największa liczba jak do tej pory w otwieraniu skrzynek, bo moja największa liczba jak do tej pory to była 7, a ogólnie możecie się pochwalić w komentarzu, jaka wasza tutaj liczba była największa. No ale dobra, mamy pieniążki, okej, punkty mocy. Dobra, punkty mocy. Ej, dlaczego to są punkty mocy do najnowszych zadymiarzy? Chociaż ogólnie chyba mam ich odblokowanych na tym gondzie i 3 świecące przedmioty. Co tutaj się dzieje? Dobra, otwieramy. Zobaczymy, co będzie pierwszym przedmiotem. Uwaga! Dobra, mamy początkową postać. Okej. Zobaczymy, ile nam ogólnie dzisiaj postaci wypadnie, więc na razie mamy jedną. Dobra, kolejna. Edgar, nawet epicka postać. Co tu się dzieje? Jaki dobry początek. Dobra, klikam ostatni raz i uwaga. Ja nie wierzę, chromatyk nawet. Dobra, mamy jeszcze jedną jedynkę żółtą, ale co tu się dzieje? Jakie różne kategorie? Dobra, co jest grane? W końcu, moi drodzy, w końcu twórcy dodali do boksów klejnoty. Tak, po długim czasie, bo kiedyś pamiętam były klejnoty. Dobra, moi drodzy, mamy to. Ja nie mogę, ale to się pięknie prezentuje. Przechodzimy na drugie konto i tam również otwieramy, bo powiem wam szczerze, że może być naprawdę grubo. A sam odcinek polecam wam oglądać naprawdę do końca, bo na końcu otworzymy sobie tego Omega Boxa na moim głównym koncie, bo to są specjalne konta potworzone tylko pod dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy będę na nich cokolwiek robiła i grała. Dobra, jesteśmy na kolejnym koncie i tutaj, moi drodzy, nawet mamy do odebrania 2 Mega Boxy, a w karnecie jeszcze Big Boxa, więc wydaje mi się, że to możemy kliknąć sobie na start. Dobra, 2 przedmioty w porównaniu z tym, co było wcześniej, czyli 10. No, powiem wam szczerze, że jest ciekawie. Dobra, odbierzmy sobie na początku, tak, tego pina, tą ikonę. I tak. Co otworzy pierwsze? Mega Boxa czy to? Omega. Dobra, dawajcie. Lecimy. Najpierw 2 Mega Boxy. Uwaga. Czwóreczka. Aj, ej, ale jest! Świecąca dwójka była nawet. Dobra, i punkty mocy do boku. Dobra, czy jest kolejna postać w dzisiejszym odcinku, już czwarta, bo będziemy liczyli wszystkie postacie odblokowane. Mamy kolejnego Mega Boxa. No i dobra, otwieramy i uwaga! Trójka, o kurde, trójeczka w Mega Boxie. Coś to dziwnie podejrzane, ale dobra. No, to było takie na rozgrzewkę, takie na rozgrzewkę. Lecimy z Omega Boxem, bo to powiem wam szczerze, że jest ciekawe i zobaczymy, jak ogólnie później będzie on dostępny, bo powiem wam szczerze, że naprawdę jest z nim grubo. Dobra, otwieramy. Co jest grane? Tylko 5 przedmiotów, wcześniej było 10. Ajajaj, stypa, moi drodzy. No tutaj nie za bardzo to się, kurczę, El Primo jeszcze. No nie za bardzo, ale dobra, mamy kolejną świecącą. Co jest grane? Kolejna nowa postać, tylko że tą razą, kurczę, jest rzadka i... No niedobrze, i zielona. No nie podoba mi się ten Omega Box, ale tutaj również mamy na start klejnotki, więc... No jest git, ale moi drodzy, zawsze mogło być lepiej, ale mamy już odblokowanych 6 postaci na różnych kontach, no i lecimy z kolejnym. No i tak jest, mamy kolejne konto, tutaj jak zwykle otwórzmy sobie na starcie tego big boxika, dobra.
Ajajaj, też dwa przedmioty, nie jest dobrze, ale dobra, wchodzimy do sklepu i tak jest, tutaj również mamy te same nagrody, więc odbieramy sobie to i lecimy. Mogliśmy zacząć od Omega, ale dobra, lecimy z Mega Boxem i też mamy cztery przedmioty i mamy Rositę, dobra, czyli kolejna postać, już siódma i tu punkty mocy, dobra, i teraz pewnie w tym kolejnym już Mega Boxie nic nie będzie, aczkolwiek, co jest, tylko trzy? Ajajaj, chyba wcześniej też było trzy, ale nie podoba mi się to, dobra. Mam nadzieję, że teraz ten Omega Box odda. Dawaj, dawaj, kurde, 15, bo widziałam, że nawet 15 ludzie zostawali. Ajajaj, tylko kurde 5. No niedobrze, niedobrze. Mamy poko, poko, troko i lecimy z kolejną postacią i też mamy 3 postacie odblokowane na kolejnym kącie i 10 klinotów, czyli razem już 10. To powiem wam szczerze, że jest naprawdę grubo jak na samym początku, ale oglądajcie do końca, bo na samym końcu otworzymy Omega Boxa na moim głównym koncie, gdzie tam brakuje mi 2 legendy, no i 2 postacie chromatyczne, więc no jak tam wydropi mi Buster, a ja chcę kupić jeszcze na sam koniec Karnet, no to powiem wam szczerze, że będzie naprawdę niedobrze. No i polecam wam subskrybować mój kanał, bo z otwierania karnetu również będzie odcinek, ponieważ no jak wiecie, karnet na pewno będzie zmieniony, bo jak wycofują skrzyneczki, no to karnet być może się albo posypie, albo zostanie, bo z tego co już słyszałam, to ma on zostać. Więc jak zostanie, to na pewno będzie grubo zmieniony. Dobra, jeszcze mamy tutaj Broboxa, więc lecimy z tym. Dobra, kurde, nic nie ma, nic nie ma. Dobra, teraz zaczniemy od Omega Boxa i zobaczymy, czy Omega Box pobije 2 Mega Boxy. Dobra, lecimy z kolejnym Omega Boxem. Boziu, jak on się tutaj prezentuje pięknie i ogólnie powiem wam szczerze, że jest naprawdę duży. Dobra, lecimy i... Ajajaj, dobra, kolej... Ej, tutaj były 3 świecące przedmioty. Czyli tak, mamy jedną postać, drugą postać. Aj, i teraz będą punkty mocy, ajajaj. Dobra, ale znowu mamy klejnotki, co tu się dzieje? Dobra, lecimy z megaboxami w takim razie. 1, 4. Jest! Jest, myślałam, że nic nie będzie. A tu proszę, rzadka postać. Dobra, dawaj jeszcze jeden. Jak ty dasz post... Ajajaj, tylko 3. Szkoda, czekajcie, czyli ile odblokowaliśmy? 4 postacie! Wcześniej tak nie było. Jo, nie 4. Sorry bardzo, znowu 3. Ajajaj, już nie umiem liczyć. Dobra, w takim razie przechodzimy na kolejne konto. No i jak widzicie, już w lewym górnym rogu jesteśmy na 5. koncie dzisiaj, ale nie poddajemy się. Ja mam nadzieję, że dzisiaj siądzie legenda, wiecie? Ja chcę legendę, dajcie legendę. Chociaż na moim głównym koncie proszę o legendę, bo tutaj to tak, no też fajnie by było dostać legendę, aczkolwiek no na razie to są darmowe konta i nowe konta, więc no wypada prawie, że to samo, ale zobaczymy, teraz lecimy znowu z megaboxami i mamy 4, czyli znowu będzie jakaś postać, a znowu zielona, a nam nie o to chodzi, ale cieszę się bardzo, że jest nowa postać, dobra, dawaj kolejny, let's go, 4 przedmioty, tak jest, 2 Mega Boxów, mamy 2 postacie, czego wcześniej jeszcze nie było. No i teraz jak Omega Box jeszcze to przebije, to mamy rekordowe konto jak na razie, więc uwaga! 5 przedmiotów, aj, czyli... Ajajaj, co jest grane? Nawet się nie świeci 2, tylko 1 się świeci. Aj, czyli tylko też 3. 3 postacie, no i klejnotki. Ale że tutaj tak mało przedmiotów? Dziwnie to podejrzane, ale zobaczymy. Zobaczymy, lecimy na kolejne konto. No i mamy the number 6 i zaczynamy od Big Boxa i znowu z Big Boxa nic nie ma, a no znowu wam mówię, że są to moi drodzy, no nowe konta, więc nawet rzadkie postacie z tych Big Boxów nie chcą wylecieć. Dobra, zaczynamy teraz od Omegi, let's go! Znowu 5, dobra, ale mamy świecącą 3, jedna postać, dawaj drugą. Kurde, dlaczego zielone? Nie, najgorzej. Dobra, znowu będą chyba klejnoty. Tak jest, bardzo powiem wam szczerze, że cieszę się, że klejnoty w końcu zostały dodane, bo przynajmniej teraz nie będzie brakować żadnych klejnotów do karnetu, bo ja mam taki przypadek, że albo brakuje mi 2, albo 1, albo 3 i zaraz jak przejdziemy na konto, to również zobaczycie. Dobra, otwieramy! Znowu mamy inną postać, tak jest, rzadka. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i dobra. Lecimy z kolejnym, dawaj, oddaję. 5! Ale chyba to będą same punkty mocy, bo mamy za dużo postaci, tak jest. Za dużo nam dzisiaj dropło tych postaci na tym koncie. A nie, tylko 3, ej, to troszkę oskamowali.
Znajdujemy się już aktualnie na 7 koncie. Powiem wam szczerze, że nie chcę za bardzo tego kończyć, ale za chwilę przejdziemy na konta, gdzie chociaż jest po setce pucharków. Tak jest, tamte konta już mają trochę więcej pucharków i nie są kontami zerowymi. I zobaczymy, czy tam coś siądzie, bo jak widzieliście, na samym początku mieliśmy dychę. A na tych zerowych kontach tylko walą nam piątki. Co mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, aczkolwiek udaje nam się odblokować 3 postacie jak na razie, ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze walnie rekord i znowu zaczynamy od mega bumpsu. Zostawcie łapkę i uwaga! 4, dobra, czyli coś będzie, znowu po kostroko, no nie chcę już tych zielonych postaci, dawaj jeszcze raz, teraz oddajesz, dawaj drugi, uwaga! Trójeczka, aj, tutaj już nic, dobra, lecimy z omegą. Te boksy naprawdę mi się podobają, chociaż tutaj, kurde, bym powiedziała, że jakieś skazy mają, ale dobra. Nieważne, ważne, że dają ciekawe przedmioty, uwaga. Ajajaj, znowu zielona i uwaga, co będzie w kolejnym. Tak jest, mamy niebieską, no już po tylu kątach powiem wam szczerze, że musi coś wypaść, kurde. Na kątach, gdzie mam więcej pucharków, coś lepszego. Dobra, znajdujemy się już na koncie, gdzie jest trochę pucharków i już trochę sobie tutaj pograłam. Niestety nie ma tutaj Big Boxa, ale Omega Box jest, albo powinien być. Dobra, mamy go, więc lecimy od razu, bo tutaj nie ma już innych skrzynek. Musi być coś ciekawego. Tak jest, mamy dychę i ja nie mogę. 1192 coiny. To się, moi drodzy, nazywa coś. Dobra, zdycha, musi być legenda. Dobra, mamy Amper. Tak jest, bo na tym koncie mamy już odblokowaną Amper, dobra. Oko, kurde, dawaj Tara, dobra. Nita. Ej, nie ma świecących przedmiotów. Jaki skam. Moi drodzy, co tu się stało? Nie było świecących przedmiotów i dostałam tylko punkty mocy. Rozumiecie to? I ja nie wierzę. Czy mamy tutaj jeszcze Broboxa? Jest, dobra, dawaj. Musisz coś mieć. No kurde, powiem wam szczerze, że jak do tej pory jest to najgorsze konto. Przejdźmy już na przedostatnie. No dobra, znajdujemy się już na moim przedostatnim dzisiejszym koncie, ale powiem wam szczerze, że nie mogę doczekać się mojego głównego, tak więc oglądajcie do końca, bo może być naprawdę ciekawie. Dobra, otwieramy, proszę, dawaj dychę i świecące. 12, co tu się dzieje, moi drodzy? 12 przedmiotów i ja nie wierzę, czyli kolejny rekord, moi drodzy, kolejny rekord. Dzisiaj jest to zarazem mój największy rekord w otwieraniu skrzynek, bo tak jak wam wcześniej wspomniałam, bez Omega Boxów było to 7. Dobra, otwieramy, bo sama nie mogę się doczekać i co tutaj będzie? Proszę, dajcie świecące przedmioty, bo jak nie, no to będzie mi przykro, ale musi być, coś musi być. No nie może będą punkty mocy. Dobra, mamy to, mamy świecące przedmioty. Moi drodzy, łapka, szybko, zostawiamy łapkę. I to przyniesie mi szczęście, bo powiem wam, że ogólnego szczęścia to ja nie mam, ale no mam nadzieję, że dzięki wam to będzie. Uwaga, klikam. Nie no, żartujesz sobie, prawda? Żartujesz, że będzie to gadżet. Dobra, dawaj jeszcze raz. Uwaga. Ja nie wierzę. Kurde, 12 przedmiotów i nic? Tak. Dobra, koniec tej zabawy. Koniec. Powiedziałam, że to już koniec, jesteśmy na moim głównym koncie. No i zobaczymy, czy mi tutaj no coś ciekawego wypadnie, bo powiem wam szczerze, że jak tutaj nic nie będzie, no to te skrzynki jak dla mnie będą do wywalenia. W ogóle zapomniałam wam pokazać, jakich zadymiarzy mi brakuje. Dobra, to wam powiem. Brakuje mi Sandy, brakuje mi Spike'a, brakuje mi Sama i Bustera. I bardzo nie chcę, żeby mi dropnął Buster, bo ja go chcę odblokować z karnetu. Proszę o Sama, bo jest to postać aktualnie mityczna, albo o legendę. Bo bardzo, ale to bardzo chcę Spike'a. Uwaga! 11. No dobra, może coś być. Dobra, otwieramy Pampę, Nani, Piper, Dowid, Grom, dawaj. Dawaj. Nie! Patrzcie, nawet dwójka się nie świeci. Dobra, ale mamy świecącą jedynkę. Proszę, żeby to była postać, a nie gadżet. Dobra, moi drodzy, klikam. Ja wiem, czemu nie wylatują postacie, bo ty jeszcze łapki, mordo, nie zostawiłeś. Zostaw łapkę i teraz walnie. Patrz! Serio? No dobra, przynajmniej mamy 10 klejnotów.
będę mogła sobie karnet kupić, bo ogólnie czekałam, aż go dobiję, bo patrzcie, tutaj i tak bym go otworzyła, tylko bym musiała 62 poziom dobić. Ajajaj. No jestem załamana w tym momencie, moi drodzy. Patrzcie. Dlaczego on nie mógł wylecieć? Przecież tutaj jest wyraźnie napisane aktualnie poziom szansy na odblokowanie sama wynosi tyle, ile mityk. A w mityku, czyli w sklepie, prezentuje się to tak, gdzie te skrzynki są. Tutaj, patrzcie. Na mityka jest 0,2609%. No i powiem wam szczerze, że przy takiej skali już mi coś dropiło. Ale wiecie co? Nie daruję. Nie daruję! Otwieramy te dwie skrzynki. Let's go! Dawaj! Szóstka! Jak teraz nie dasz mi postaci, to ja nie wierzę. Dawaj postać! Kurde! Nie wierzę! Dlaczego? Dlaczego te gadżety mi wylatują? Przecież ja mogę sobie to kupić! Za tyle coina, co mi wylatuje. Dobra! Masz ostatnią szansę. Dawaj! Piątka! Kurde! Nie wytrzymam. Dawaj jeszcze jedną. Ostatnią skrzynkę, moi drodzy, dzisiaj otwieramy. To nie... 7 przedmiotów! Dawaj, musi coś być. Dobra, raz. Nie no, nie wytrzymię za chwilę, jak teraz będzie jeszcze jeden gadżet. Dobra, widzowie, na spokojnie. Uwaga. Serio? O Boże, nie wytrzymam, widzowie. Dlaczego nie chciało mi wydrobić dzisiaj postać? Nie no, że zmarnowałam tyle gwiezdnych żetonów. I... mogłabym sobie kupić za to skina. To jeszcze nic nie wyleciało mi w Omega Boxie poza Star Powerem. Dobra, trzeba ochłonąć. Cieście, widzowie, pocieście mi jakoś w komentarzu i napiszcie jakiś pozytywny, bo ja dzisiaj jestem załamana po otwarciu tych skrzynek. Myślałam, że będzie z Omega Boxami naprawdę ciekawie, a tutaj takie jaja. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę. Po więcej openingów na moim kanale, bo jak widzicie, no karnet naprawdę już się szykuje i będzie naprawdę grubo, bo to będą ostatnie skrzynki normalnie w PES-ie. Poza tym Omega Boxem, no ale, no wiecie, jak z tego nic nie wypadnie z karnetu, no to będę uważała, że Brawl Stars jest zepsuty. No ale dobra, trzymajcie się, do jutra, cześć!